ledwo oddali do użytku, a już były wypadki. Mowa o drodze krajowej nr 88 w Gliwicach. Pod koniec października został tam oddany do użytku wyremontowany wiadukt, jednak w jego rejonie już dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Kierowcy jadąc na pamięć nawracają na popularnej dekawce, nie zwracając uwagi na wszelkie znaki. Coś trzeba z tym zrobić, stwierdzili policjanci z gliwickiej drogówki. Co zrobili? O tym w materiale filmowym. Droga Krajowa 88 tuż przy świeżo oddanym wiadukcie kolejowym w Gliwicach. Droga prosta jak stół, jednak już doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych, alarmują policjanci z gliwickiej drogówki. Kierowcy na tym odcinku tutaj jeżdżą po prostu na pamięć, tak bym to nazwał. Z dawnego objazdu nadal przejeżdżają w lewo w kierunku Zabrza, przekraczając podwójną linię ciągłą na osi jezdni. Podobny problem występuje na wyjeździe z pobliskiego centrum handlowego, gdzie również kierowcy zawracają sobie nie bacząc na podwójną ciągłą linię, relacjonuje komisarz Piotr Kraj, naczelnik Wydziału Drogówki w Komendzie Miejskiej Policji. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Od kiedy oddano do użytku ten odcinek drogi, doszło już do wypadków. Zdarzeń drogowych, proszę Panią, w tym okresie mieliśmy 4 z przyczyną której było zawracanie. Policjanci zorganizowali w problematycznym miejscu wizję lokalną. Po sprawdzeniu sytuacji na miejscu znaleźli sposób na rozwiązanie problemu. Wypadałoby w naszej ocenie to oznakowanie tutaj poprawić, rozbudować je poprzez zamontowanie separatorów rozdzielających tutaj ruch na poszczególnych pasach, żeby uniemożliwić fizycznie kierowcom dokonywanie tego zawracania. Takie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Na wizję gliwiccy stróże prawa zaprosili kolegów po fachu z Zabrza. Tam bowiem również był podobny kłopot i zdecydowano się na postawienie separatorów. O ile spadła Wam wypadkowość? Nie będę tu posługiwał się cyframi, ale w skali ostatnich, załóżmy, 10 lat znacznie. Czy propozycja gliwickich policjantów zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg Miejskich? Niestety, na spotkaniu, mimo że zostali zaproszeni, nie było nikogo z przedstawicieli zarządu. Dlaczego? O tym już za chwilę w raporcie reportera.